Dzień dobry, kochani! Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mówię do Was co te. Dziś jestem nieumalowana, gdyż głównym bohaterem dzisiejszego odcinka jest on. Siniak na mojej twarzy. Kochani, żyjemy w kraju, w którym około 70 tysięcy kobiet pada rocznie ofiarą przemocy w rodzinie. Żyjemy w kraju, w którym ponad 400 kobiet rocznie ginie, umiera w wyniku przemocy w rodzinie. Żyjemy w kraju, w którym ponad 140 gmin nadal nie wprowadziło systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Chyba mogę powiedzieć, że przemoc wobec kobiet i dzieci w Polsce jest czymś powszechnym, czymś, co nas nie bardzo zaskakuje i wydaje się, że czymś, z czym powinniśmy się oswoić. Dlaczego chcę nagrać tego vloga? Dlatego, że pamiętam badania z 2019 roku, które przeprowadził Kantar, z których wynikało, że aż 60% badanych było świadkami przemocy w rodzinie albo zna rodziny, w których występuje przemoc psychiczna, fizyczna, ekonomiczna. 60% badanych. Co czwarty badany nie udzielił żadnej pomocy. Głównym powodem była niechęć do wtrącania się w nie swoje sprawy oraz strach. Chciałam Wam nagrać tutorial urodowy, bo pomyślałam sobie, że w świecie, w którym pobite kobiety z siniakami na twarzy stają się codziennością, a na pewno istnieje niemalże przyzwolenie społeczne, przynajmniej polityczne, na to, by przemoc była czymś, co nie podlega jurysdykcji państwa, z czym w efekcie kobiet muszą same sobie dawać radę, że byłoby to na miejscu. Że tak jak ludzie mają pryszcze, tak kobiety mają siniaki. I być może nagranie takiego tutorialu w swojej przewrotności otworzyłoby komuś oczy. Nie nagrałam takiego tutorialu, bo też podskórnie czułam, że powód, dla którego siniak pojawił się na mojej twarzy, jest powodem, który nie dorasta do pięt tym, które mają je w efekcie przemocy. Mój siniak jest efektem zabiegu kosmetycznego. U doktora Elżbiety Radzikowskiej wykonałam zabieg, który po prostu spowodował rozlanie mi się tutaj i siniak. Ale dzięki temu, że on się pojawił, miałam okazję sprawdzić, jak bliskie mi osoby, jak osoby, które mnie znają, jak osoby, z którymi się spotykam, reagują na siniaka na mojej twarzy. I jeżeli istnieje jakakolwiek optymistyczna informacja w świetle tych danych, które Wam przywołałam, to jest optymistyczna informacja. Od 5 dni chodzę z siniakiem na twarzy. Poza osobami, które wiedziały, że ten siniak, jak i jeszcze kilka innych na mojej twarzy, tamte były mniejsze, ich już teraz nie widać, były efektem tego zabiegu, bardzo wiele osób, które nie miały pojęcia, skąd się wziął ten siniak, pytało mnie, co się stało. Tutaj chcę podziękować Sylwkowi, który montuje ten film, który też zapytał. Malina, jesteśmy blisko, więc możesz mi powiedzieć, skąd masz tego siniaka? Kiedyś miałam gradówkę czy jęczmień pod okiem i miałam opuchnięte oko. I pamiętam znajomego, z którym się widuję 4 razy w roku, który mnie otwarcie zapytał, czy on ciebie bije? No nie, Czarek nie bije mnie. Czarek nie bije mnie, ale mężczyzna, który bije kobiety w Polsce, nie jest rzadkością. Za chwilę Wam powiem, co ja czułam. W momencie, w którym ktoś wkraczał w intymność mojego związku, tak mogę powiedzieć, w momencie, w którym ktoś zadawał pytanie, czy nie jestem ofiarą przemocy. Wszystkie osoby, które zadały pytanie, co się wydarzyło, a były to, uwierzcie mi, niemalże wszystkie osoby, które w scenerii pandemicznej, dzisiaj nie spotykamy wielu osób na co dzień, wszystkie pytały, co się stało, Malina. Skąd masz tego siniaka? Skoro powodem, dla którego tak wiele osób nie ingeruje w prywatność rodzin, w których się wydarza przemoc, jest właśnie niechęć do włażenia z butami do czyjegoś życia. Chciałam Wam powiedzieć, co ja czułam w momencie, w którym ktoś wchodził z butami do mojego życia. Czułam wdzięczność. Czułam wdzięczność, bo przecież mogłabym być ofiarą przemocy w rodzinie. Patrząc na statystyki polskie, każda z nas ma ogromne szanse, że będzie ofiarą przemocy. Gdy słyszałam troskliwe pytania o to, co się wydarzyło, czy nie potrzebuje pomocy, czułam ogromną wdzięczność. Każdej z tych osób podziękowałam, bo miło jest wiedzieć, że nie jest się obojętnym, że kogoś obchodzimy, że w momencie, w którym w Polsce toczy się nadal dyskusja o uregulowaniu przepisów dotyczących przemocy w rodzinie, dotyczących w ogóle przemocy względem kobiet, to jest taki kamyczek nadziei, że w naszym społeczeństwie,
Ktoś powie, że to jest Warszawa, bo ja mieszkam w Warszawie. Przemoc w rodzinie, widok być może pobitej kobiety, nie jest czymś, czego my, ludzie śmiertelnicy, udajemy, że nie widzimy. Przynajmniej ja doświadczyłam dużego zainteresowania i dużej troski ze strony osób bliskich, ale też po prostu osób, które mnie znają. I proszę Was, gdy widzicie kobietę, która być może po prostu przesadziła z zabiegiem upiększającym, tak jak ja, to i tak podejdźcie i zapytajcie, czy wszystko ok. W czasach, gdy polityczne uwikłanie problemu przemocy względem kobiet niesie za sobą czarne chmury nad bezpieczeństwem kobiet, troska normalnych obywateli o kobiety, o zdrowie kobiet jest bardzo ważna. Pytajcie. Pytajcie i nie bądźcie obojętni, bo jeżeli głównym powodem jest to, że nie chcemy wkraczać w intymność czyjąś, włazić właśnie z butami w czyjeś życie, to uwierzcie mi, ja jako osoba, której w ciągu tych kilku dni wiele osób wpieprzyło się w moje życie, pytając mnie, skąd stara masz tego siniaka na twarzy, czułam się bardzo wdzięczna. No, to chyba tyle.